Siemanko, witam was w odcinku z gry Duel of Champions. Jak widzicie, od ostatniego razu się zmieniło bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Tak więc dzisiaj sobie zaczniemy kampanię, oczywiście w tych odcinkach, które teraz będą gdzieś pojawiać. Kampanię, którą mam nadzieję całą przydę, czyli Żelazne Wichry, Powstanie Pustki, Herald Pustki, Zapomniane Wojny, Pięć Wież, Zagadki, jeżeli jest coś jeszcze, no to oczywiście kolejne. Tak więc zacznijmy sobie od Żelaznego Wichru. I tutaj mamy różne takie, jakby to powiedzieć, pojedynki. Każdy pojedynek musimy rozegrać minimum raz, aby odblokować następny. I bodajże, aby coś odblokować, trzeba przejść każdy minimum 6 razy ogólnie. I tutaj chyba, dokładnie, tutaj trzeba każdą z klas to pokonać, to się tutaj bodajże dostaje i tak dalej. Tu mamy taką, można powiedzieć, na siłę wtrąconą fabułę. No dobrze, już sobie pierwszy przeszedłem, żeby zobaczyć co i jak i wszystko. Ok, gramy sobie w takim razie drugą. Gdzie bodajże naszym przeciwnikiem dokładnie będzie Krakhak. Oczywiście za każde takie mam nagrodę. W tym wypadku jest to pakiet kart, które już nie są dostępne do kupienia, czyli stary pakiet posiłków bodajże. Dobrze, co by tu mam? Przepraszam, że jakby były jakieś lagi, ale bawię się teraz nowym programem, czyli MSI Afterburnerem. I szczerze mówiąc, jeszcze nie bardzo wiem jak go ustawić. Tam niby wszystko jest ustawione po mojej myśli, ale wiecie, nie zawsze wszystko działa tak jak ta lala. I przy okazji sorki, jakbym ktoś tam, nie wiem, miał cięższy oddech, ewentualnie co chwila sięgał po butelkę, ale jest tak gorąco, że no sorry, no. Jest naprawdę gorąco, bodajże w tym momencie jest 28 stopni w cieniu, jakoś tak. Nie, no patrzyłem, już nie będę. No to około 30 w każdym razie stopni, a na pewnym momencie pewnie będzie 40. To więc jest mega, mam wiatrak bym włączył, ale niestety wiatrak działa tak, żebyście mnie zatłukli. Więc no, nie będę go nawet odpalał. Ale dobra, dobra, dobra. Czekaj, czy bym tutaj nie zrobił, bo to jest bot, przegrać z botem to jest... Zajął mi wszystkie pola, ham jeden. Tu będzie wymiana. Dobra. Ja pierdzielę. Dobra, przepraszam, dmuchnąłem. Tak więc co, Duel of Champions się dużo zmieniło, teraz na przykład większość pakietów jest za pieczęcie. Został usunięty przepraszam. Został usunięty system Elo. Jak widzicie, nie mam już tutaj Elo. Został dodane rangi typu dowódca, giermek, rycerz i tak dalej. Możecie sobie nawet zobaczyć tu mnie, w moich znajomych. Rekrut, rycerz, główny dowodzący, mistrz i dowódca. No i tam jeszcze chyba kilka rekrut. I tak dalej, i tak dalej. No dobra. Ja musiałem jak najszybciej go pokonać. Tylko jak to zrobić? Na pewno troszkę go zrajdujemy. Jeżeli tutaj zobaczycie takie... to się tak się nie powie, to krać. To wiesz. No to ogólnie szczerze mówiąc nie robię to większej różnicy. Dlatego, że za dwóch... Przepraszam, oczywiście ktoś musiał wejść do pokoju, ale cięcia nie było. Dobra, to co by tu zabić? Zabijmy to, żeby damage nam nie zadawało. Tutaj damage. No i w sumie tak naprawdę czyć. Zgubiłem teraz wątek. God damn it. Oh my gosh. O, most. Pięknie. Nie sądziłem, że ten NPC był na tyle mądry. Ogólnie każdy NPC tak jest mega tempy, tak więc jakbyście grali, powiedzmy już... Może nie koniec z MKRR-em. Jakimś przykładowym, jakimkolwiek, szczerze mówiąc, nawet graczem. Że zauważylibyście, że nawet początkowy gracz ma więcej doświadczenia niż, nie wiem, Krakhak bot, nie? Dobra, w piąskę, bo żaden czar mi nie doszedł. A ten dalej spadł tymi jednostkami. Stary, zaczynasz mnie wkurzać. O kurde. Mam fajny pomysł, tylko nie wiem czy się uda. Ten go nie zabije, to tu pójdzie wymiana, to w takim razie ty tu. Ty tak. Czekaj, bo ty masz nie... A, to obydwa nie macie. Dobra, tutaj się trochę pobronimy i w tej turze powinniśmy go zabić.
Chyba, że pan bot, ewentualnie jak ktoś woli sztuczna inteligencja, coś wymyśli. Nope. GGWP. Nope. Jak fajnie, ile możliwości zabicia go. A dodaj. Ogólnie odcinki teraz nie będą może tak długie jak poprzednie, to było 15-20 minut, dlatego że te programy mają duże pliki i na przykład chciałbym ogarnąć, jak to tam dalej renderować, ale powiem wam, że jest jedna zarąbista rzecz. Lol, Banshee walczę. Aha. MSI Afterburner można renderować w Camtasia, tak więc będziecie mieli bardzo fajnie renderowane filmy. Choć jeżeli tylko będę miał możliwość. Serio? Zrobili z Banshee bohatera. Jakieś to oryginalne. W ogóle teraz zauważyłem, że są jakieś skiny do kart. Na przykład alternatywna Banshee, oj przepraszam. Ogólnie w sklepie teraz bardzo dużo rzeczy się pozmieniało. Szczerze mówiąc, powiem wam, że gra ogólnie, jeśli chodzi o sam system, się niewiele zmieniła. Aczkolwiek cała reszta uległa takiej zmianie, że ciężko mi troszkę tą grę poznać, tak powiem. Dobra, tutaj pójdziemy na wymianę, tutaj pójdziemy na wymianę, to zrobimy w magię. Gdybym miał trochę więcej, to mógłbym więcej zeszaleć, ale dobra. Zróbmy to w takim razie. Ona już ma 12 HP. Ona ma 12 HP? Poprzedni chyba też miał tyle samo. Kurde. A, nie dednę, frajer. I teraz tak, jego nie będę dopakowywał, bo zaraz mi padnie. Ale nie, mam 3, kurde, jednego surowca. Ale po co ty masz niepotrzebnie obrywać damage? Chociaż gdyby on tu na kichę na to. Zróbmy tak i atak. Na razie nie ma co przed nią bronić, bo szczerze mówiąc, atak z jej strony wynosi 2, a nasz wynosi 6, tak więc come on, 4. A nie. O! Wow! Nie mam 5, to zrobimy w takim razie tak. Op. Op. Damage. Damage. O, co się stary. Nie widzę sensu, żebyś blokował. What? A wiem. I ta karta robi tu bodajże... Czekajcie, szybko sprawdzę. Tak. Ile to stworzenie za ten major, tyle nasz bohater otrzyma. Ale na szczęście... nie na szczęście, ale ma fajny pomysł. Patrz tu. Papaj broń. I GGWP. Dobrze, dziękuję. Kolejna walka, wiecie co? Nie wiem, ile to nagranie trwa, jeżeli wam się gdzieś w połowie przerwie to nagranie, no to sorka. Oczywiście miejmy nadzieję, że jeżeli się udam, to wszystkie tutaj zobaczycie za pomocą Inferna, Friasa. A jeżeli chcecie więcej, to będą kolejne odcinki z kolejnych talii oraz pewnie jeszcze live streamy. Tak więc będzie ok. W ogóle zauważyłem, że teraz Pao kosztuje 4, trochę głupio. Ale dalej, moim zdaniem go warto grać, bo w końcu ma szybki atak, prawda? A 3 damage, że tak powiem, piechotą nie chodzi. O, teraz 18 HP. Czyli bodajże taki zwykły bohater. Ups. No dobra. A tak. Już myślałem, że bot uteka. A tu jednak nope. Dobra. Co ty masz od strzelających o połowę w dół? To mnie to nie interesuje. Ja nie jestem strzelający. Niech będzie w magię. Kurde, dwa surowce poszły się dupcyć, ale cóż. Bywa. Ja was przepraszam, że się wysmarszę, oczywiście będę dalej grał. Poziom inteligencji tych botów jest genialny. No dobra, to skoro ty tu mnie tylko blokujesz jednym i tym samym. Masz. Pewnie teraz mi wystawię jakiegoś. O! A to było niespodziewane, kurczę. Poszedłem dalej w rage, ale się boję.
A co tam? Ile ty masz? Ty jesteś za 4, to ty jesteś strach 3. No tutaj za 6. Jeżeli teraz wszystko się uda, to powinniśmy walnąć za dychę. Bo jeżeli taś nie przestanie, to ten ją zabije. Użyj jednego teleportu na... Oż, ty masz swobodny. Oż, o kurde. Wiem, co mogę zrobić, tylko teraz pytanie, jak ja mam to zrobić. Mogę dać mu szeroki atak i zniszczyć to, ale wolę zrobić coś takiego. Wolę zrobić tak, bo w ten sposób on jeszcze może zaatakować, w ten sposób wykończę naszego przeciwnika. A jeszcze sobie użyję dla beki tego i proszę bardzo. 6 tura GG. Każdy kto widział to dalej, mówi, że ją źle złożyłem, ale powiem wam, że grałem nawet rankingi. No to powiem wam, że bardzo dobrze talia działa. Wszystko jest okej. Oczywiście pod koniec tej serii, pod koniec wszystkich kampanii oraz moich tam gier rankingowych otworzymy sobie wszystkie możliwe pakiety, jakie tylko będą. Na razie już troszeczkę jest naokupowanych, zaraz po tej bitwie wam pokażę. Oczywiście po tej bitwie skończymy odcinek, bo myślę, że jedna kampania na jeden odcinek spokojnie wystarczy. Miałem już tydzień, przynajmniej nadzieję. O Boże, kolejna ciulowa talia. To jeszcze... W ogóle zauważyłem, że teraz doszedł nowy tryb gry, czyli granie taliami podstawowymi. Niestety ja żadnej talii podstawowej nie ma, więc nie mogę wam teraz tego pokazać. Ale ten tryb doszedł, tak więc dla ludzi, którzy chcą na przykład sobie potrenować, po prostu pograć na podstawowych taliach, mają taką opcję. Ja, szczerze mówiąc, wolę złożone talie, jakoś bardziej do mnie przemawiają. Prawie też ona rage'uje. Tylko że trochę będzie wymiana, szczerze mówiąc, bo jeżeli on jest inferno, prawda? Czyli on najpewniej ma te wszystkie czary, które ja mam. No więc ustawiając się mniej więcej pod kulę ognia, wejdziemy na to samo. Dobra, dobra, dobra. Teleportu nie ma, bo by się przydało, mu sieknął za 6. Tego mi nie warto rzucać, no to co? Niestety dwa surowce pójdą się... No wiadomo co. No ale przynajmniej w ten sposób jesteśmy na równi. Ała. O! A to ci niespodzianka. No trzy, wszystkie moje trzy fireballe oczywiście na rękę muszą wejść. Nie będę fireballa malował na jedno stworzenie. Znaczy zmarnowałbym, ale nie wiem co ten bot ma w talii, jeszcze nie ogarnąłem tego. Zrobimy sobie tak, tutaj oczywiście damage, a ty tu stary możesz umrzeć w spokoju. Aha, idzie teraz? Co teraz, to teraz, to teraz? Gdzie? Brawo! To już mamy na to zużyć fireballa. W tej turze go mam jak zabić, czy nie mam jak go zabić? Robimy sobie to w ten sposób. Prześcimy wszystko, tu się przeniesiemy i w ten sposób... W tej turze powinienem móc go zabić. I póki co będę mógł go zabić. Jak najbardziej. GGWP. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że ta kampania nie była jakaś strasznie przeze mnie, że tak powiem, zwalona. Myślę, że dobrze, myślę, że żadnych błędów jakichś nie popełniałem. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej, możecie zalajkować, skomentować. A ja wam za chwileczkę pokażę, ile już mamy przygotowanych pakietów. Oczywiście kolejne osiągnięcie, czyli żelazne wichry za właśnie kampanię. A pakietów na chwilę mam 4, tak więc myślę, że pod koniec będzie ich około 10 minimum, powiedzmy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie zalajkować, jeżeli powiedzmy uzbieramy 5 lajków, to wtedy pokażę się następny odcinek. Dlaczego tak? A bo ja wiem. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i